umówione. Po prostu nie chcemy zostawiać Antosia samego w domu, bo to nerwowe dziecko. I pani Mario, proszę, proszę uważać na niego, bo pani poprzedniczka była trochę jakby słabo rozwinięta fizycznie. Natomiast Antoś jest prawidłowo rozwinięty. Tak, powiedziałbym nawet zaprawidłowo. Radziłbym pani włożyć kalosze. Tak. Kalosze? Tak, czasami gryzie w kostki. Ale Misiu, co ty opowiadasz? Marysia gotowa uwierzyć, że tak jest naprawdę. Na pewno wszystko dobrze się ułoży. A my tymczasem korzystamy z okazji i idziemy sobie do teatru. A Marysia, proszę... proszę go położyć spać, no gdzieś o 9:00. I proszę mu poczytać. Umie czytać? Kto? Marysia. Oczywiście, a co mu poczytać? No tam bajeczki leżą u niego na półce. Tak, i proszę to wszystko tam jak najlepiej załatwić. O. Dobrze, proszę. Playboya, niech mu pani poczyta. Te, słyszysz? Chodź na to bliżej. Tutaj. Rusz się, no. Boże, cóż to za... Stanęła i się gapi. Radia nie widziałaś? Nie rusz! No mówię ci, żebyś nie ruszała. To jest sprzęt techniczny. To dużo pieniędzy kosztuje. Chodź tutaj! No, wstawaj, wstawaj! To nie w czasy. Idę do kina na 7:30. Mówi się na 7:30. Dobra, dobra, ja idę. Nie, nie możesz iść do kina. Bo co? Nic, mama powiedziała, że o godzinie 9:00 już musisz być w łóżku. A ty mi będziesz bajeczki czytać, nie? Gówno. Coś ty powiedział? Gówno! Słuchaj, Anteczku, nieładnie tak mówić. A ty mnie będziesz grzeczności uczyć, nie? No o! Idę do kina! Zaczekaj, zaczekaj. Ja już im mówiłem, że mama nie pozwala, żebyś chodził do kina. Pójdziesz sobie spać. A jak mnie dotkniesz, to powiem mamie. I wtedy mama cię wywali na zbity pysk. Pozbieraj to. Dobrze. I to była pierwsza lekcja grzeczności.